Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, dzisiaj jest ze mną Neon. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy zrobić bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Ale zanim do niej przejdziemy. Jaką? No zaraz ci powiem. Już dobra, wiesz, dobra. Wszystko powolutku. A zanim przejdziemy, łapka w górę, subskrypcja. Zanim tak, dokładnie, łapka w górę, 5 sekund na łapkę w górę, 5, 4, 3, 2, 1. Kto zdążył, ten jest mistrzem. Nie piszcie już w komentarzach, że zdążyliście, bo później mamy po 1000 komentarzy. Ja nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, więc przepraszam, już na poprzednich odcinkach nie byłem w stanie wam wszystkim serduszek poprzepinać. To jest już niemożliwe, za dużo tych komentarzy piszecie. No i tyle. No dobra, słuchaj, w dzisiejszym odcinku, już ci mówię, co będziemy robić. Jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, którą musimy zrobić, a mianowicie masz głowę nuba, nie? Ej, jest nub, jest nub, jest nub! Stary, znowu tu przyszedł. Ała, jak mnie podpalił! Jakiego mam mocny miecz, czekaj, muszę założyć zbroję. Ale mnie mocno uderzył! Ała! Dobra, też mnie uderzę! A! Uderzyłem go! Stary, on jest jakiś nawiedzony. Masakra. Stary, musimy zrobić bardzo ważną rzecz. Masz tą głowę jego? Tak! To chodź, musimy dać na tablicę poszukiwanych. Tam, dobra, gdzie wtedy ja byłem, jak zrobiliśmy nielegalny biznes z Dave'em. To teraz musimy znowu tam go dać. Gdzie on jest? Uciekł sen? Poszedł sen? Dobra, dobra, szybko. Tu jest ta tablica, stary. Na niej musimy dać tą jego głowę, on jest poszukiwany od tego momentu. Będziemy go szukać i mam nadzieję, że uda nam się go zamknąć za niedługo do więzienia, dobra, albo wygonić z tego. Pyk. Tutaj, tu głowa. na środku daj, pod tym poszukiwany. Pyk. Pum, jest, pierwszy, jest nóg poszukiwany. No, teraz to już się nie wywinie, teraz to już tutaj, o, taki będzie ostatecznie. Taki chodź, będzie. Przygotujemy cele dla niego, zabezpieczymy ją, żeby on tutaj totalnie nic nie mógł zrobić. On cię tu zamykał w tym, nie? Wtedy tu jest jakaś... No, nie hałasuj, ojeny. Czekaj, ja dla niego specjalną celę bym przygotował, taką bez okien na przykład, nie? Bo on już za bardzo przesadził. Ej, możemy w sumie pod ziemią, chociaż nie, tam za bardzo nie mamy gdzie, ale dobra. To zróbmy może, którą celę proponujesz? Która jest taka najlepsza? Wiesz co? Taką totalnie hardkorową trzeba mu myślę, dać. Że ta tutaj jest taka najbardziej. Dobra. Wiesz, tylko pozbyłbym się krat. Trika... Tak, jeszcze żeby nie mógł się zrobić tego triku co ja z łóżkiem, to te dwa, co tutaj są, zamurujemy mu. Te dwa na dole. Dobra, dobra. Dobra, i to co, zamurujesz to? Tutaj. Tak, dobra, tak. O. Mam akurat dwa stołówki. I tu też, będziemy potrzebować, żeby zamurować to, tą. Tak, ale tak, może tym zróbmy, o, żeby miało trochę powietrza. A to już nie są kraty, to już o wiele trudniej będziemy się stąd... Ej! To on znowu, dobra, na 100%. Musimy go zamknąć w więzieniu, musimy... Jest tutaj! Jest akurat w środku! A, frajerze! Nubie! Ej, dobra, o. Ucieka nam! Szybko! Nie! Stary, co jest? Król gry! Dobra, stary, co on tu zrobił? Masz wrócić do więzienia! Idź do więzienia! Łap go! O, dostaję! Ale on jest szybki, nie da się go dogonić, to jest po prostu niemożliwe. Kurczę, on tak ucieka, on bez przerwy tylko podbiega, tak, podejdzie, uderzy i zwiewa, to jest za każdym razem. Ale nam tutaj przeszkadza. Masakra, ten nubek to już jest taka nudna sprawa, już bym go nie chciał w ogóle tutaj. A, mam cię! A jest tu pod wodą właśnie, nie mogłem go znaleźć. A, gonię go, zabiłem go! O, dobrze. Tylko on za każdym razem wraca silniejszy, ale jak on itemy miał przy sobie, ja nie mogę, masakra. Dobra, czekaj, ja idę tam przygotować tą celę do końca. Wezmę te płotki kamienne, żeby je tam zamurować, tak jak należy. Ja tu gdzieś jakiś powinienem mieć u siebie na chacie. Tu do magazynu. W ogóle prosiliście mnie też, żebym was oprowadził po domku moim, w sensie tym nowym. Oprowadzę was jak najbardziej, zaraz tutaj, zaraz wam pokażę. Tylko wezmę ten żeby mu to dobra, zrobimy nowe murki. Robimy na szybko, hop. Dobra, to nam wystarczy. I na szybko wam pokazuję w trakcie, kiedy tutaj przygotowuję wszystko. Tu jest pierwszy, no to jest taki mały domek, tutaj nie ma zbyt wiele rzeczy. Tu jest łóżko, później moje, no też fajna sprawa. No i tyle, w sumie tutaj nic więcej nie ma. Jedynie co, no to tutaj zejście do magazynu, tak jak było. Myślę, że domek przytulny, w sumie nie potrzebuje nic więcej. Dobra, gdzie ty jesteś? No, jestem tutaj w miejscu, w którym zabiłem tego. Dobra. Lubka. A widziałeś go? Pojawił się już znowu, czy nie, jeszcze nie? Nie, w ogóle go nie widziałem jeszcze. Itemy tu są jeszcze jego. Dobra, no to dawaj. Ja lecę do więzienia załatwić problem. O, Dave wbił na serwer. Dave. Tutaj siedzi w tym. Jesteś Dave? Tu siedzi w... Halo? Chłopacy? O, siema, co tam? Co się dzieje? Ja sobie teraz wszedłem na serwer, taki ładny kaktus zauważyłem w moim domku. Nie, no my tu z tym, chodź, pokażę ci coś, chodź. Powiem ci, co się działo co w ogóle się stało, przez co się stało? Mnie właśnie nie było tutaj już chwilkę na serwerku, miałem dużo pracy. Nóg tutaj stało? Nas znowu atakuje, stary. I on... Znowu ten frajer? Tak, pokażę teraz... Pokażę ci, go zabiłem, patrz Dave. No ja. Nie, naprawdę. No idź tam, zobacz, zabił go tam.
Zabierz tego itemy w sumie. Zabierz Dave tego jego itemy. Dobra. Żeby on tutaj nie mógł. Ale po co mi takie noobskie itemy? On pewnie samego nie dirta. Ała, kurde, wiecie, że on ma, wiecie, że on ma swoją chatę. Czekaj, nie? Czekaj, już ci oddaję. Co? On ma swoją chatę, serio. Stary, tutaj daję. Ej, bo tu są jeszcze itemy jakieś. Zabierz to. Bo to są. Znaczy tam kurde. Też jakieś swoje wywaliłem. A co ale... ja, śmietnik? No, zabierz to po prostu, żeby on tego nie miał, wiesz, bo jak on to będzie miał, to on znowu będzie nastąpił. Aczkolwiek on nie wie, skąd on to bierze, on znika później na chwilę i znowu jest. Chodź, pokażę ci, bo daliśmy go na tablicę poszukiwanych, wiesz? Dobra. Chodź, zobaczysz to, gdzie ty jesteś, tam idziesz. Tutaj koło swojego. Chodź. Tam jest... Kaj to jest? Przed więzieniem. Koło więzienia, no. To wiem. Przygotowaliśmy też cele dla niego prawie, możesz nam pomóc jeszcze. Dobra. Będziemy go łapać później w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się go zaaresztować, żeby... Ja mam nadzieję, że go złapiemy wreszcie. Albo wygonić z serwera. W sumie, jeżeli by uciekł, to już by było dobrze. Już nie musimy go wcale... Oj, tu patrz, co zrobił. Głowa, król gry i w ogóle... I co, on tu mięsa dał? To nie Jezus, tak miało być. Co to jest w ogóle? Czekaj. Zbieram te mięsa, rozwalam tą głowę. Ja nie mogę, co on tu zrobił w ogóle? No nie wiem, on jest wariat. Tu go daję znowu. Nawet nie potrafi poprawnie gramatycznie napisać ani jednego słowa. Dobra. No bo jest noobem, no jest noobem. Dobra, tu przygotujemy jego cele. W tym miejscu, czekajcie, bo tutaj, tu, patrz Dave, ta cela jest dla niego przygotowana. Bo tutaj w sumie w tej, gdzieś tu zamurowaliśmy od dołu, żeby nie mógł się tutaj za bardzo jak dostać i zamurowaliśmy tak w taki sposób, no. Nie, no to sumie, nie ma szans. W sumie moim zdaniem na zlew nie zasłużył nawet. Tu no, jedno łóżko, no. Bez drabiny w ogóle, nawet tabliczki zabrać. Nie no, niech tabliczka ma, niech sobie tam da mu tylko rurkę, żeby mógł na niej tańczyć. Tabliczka? No, żeby sobie mógł pisać, ile tu już rzeczy jest. Jaką rurkę dałeś mu? A to? Poczekaj, dam mu tak do góry. Więcej. No, niech na tym sobie tańczy. Niech se tańczy. No i dobra, mamy przygotowane na niego. Tylko ciekawe, gdzie on teraz jest. Ja mam nadzieję, że go... Ej, tu jest znowu jego głowa! Jak to? Jak on to robi? On wszędzie swoje głowy wkleja. Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś jest blisko, szukajcie go teraz. Macie tą głowę? Weźcie tą głowę. Dobra. Tu możesz go dać znowu, niech on jest na wszystkich poszukiwany. O, miałeś dwie, no to dobrze. No ja bo jeszcze mogę... on wszędzie te głowy daje, wszędzie. Wszędzie, masakra. Trzeba go schwytać w końcu, bo to tak nie może być. Dobra, ale znikł na razie, to nie wiem, on pewnie teraz szykuje się, zaraz przyjdzie w jakichś diamentowych zbrojach czy coś, co? Ale patrzcie, jest jeszcze w tym, w szpitalu jego głowa. Co ty? Co jest? Co? Ale przed chwilą mi tu nie było, jak tu patrzyłem do niej. Wszędzie daje swoje głowy. On teraz pewnie na niewidzialności lata, stary, i kładzie jakieś nie wiadomo co. Weźcie tą głowę. Rozwalajcie je wszystkie. No dobra, ale czemu w ogóle jest kilka głów w tych poszukiwaniach? Nie wiem, ale dawaj ją tutaj, ciągle tutaj. Tu była jeszcze jedna, ej, ona znikła, on jej bierze co chwilę. Wiesz co, to trzeba wziąć do bezpiecznego miejsca. Ale nie, no jedną został, bo on musi być poszukiwany, no. Jedna jest zostawiona. A te dwie chodź, damy tą głowę w ogóle do jego celi, żeby było wiadomo, która jest jego. Dobra. Tutaj ją naklej może... Tu, na drugą stronę, jak jest dźwignia, to po tej stronie. Dobra. Jedną głowę, a drugą damy mu do środka, o. I drugą, okay. I tu, nad łóżko. Nad łóżko daj, no. To będzie dobre. O. O, idealnie, on sobie tu będzie spał później. Myślę, że to wygląda. To jest jego nowa rezydencja. No i tu musimy go zamknąć, tylko jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobimy. Ale jakoś musimy to wymyślić. Macie jakieś pomysły? Nie mam w ogóle, trzeba go zwabić na coś. On mi powiedział, wiecie jak on mnie zamknął? Z tego, dał mi TNT przy tablicy donatorów i powiedział, że mi to rozwali, jak mnie zamknie. No tak, tylko my go nie możemy tak szantażować, bo tutaj nic nie jest jego na tym serwerze, on tutaj... Ale Dave właśnie. Mówił, że znalazł jakąś... Nie, jest jego domek, jest jego co domek. Co ty gadasz, gdzie jest jego domek? Chodź, pokażę ci, ja znalazłem jego domek. Chcesz zagrozić, że rozwalimy. O, dobra, to nawet nie wiedziałem, dobra. Że jest domek Nuba tutaj. Chodź. Już lecę, za tobą jestem tuż. Ale ja za tą wieżyczką widokową jest. Serio? Ej, faktycznie jest coś. I to jest jego chata? Jaki kloc. No, on nawet jest tak głupi, że swojej głowy nie dał, tylko jakiegoś, nie wiem. Co jest? Ja nie mogę, to jest... Ej, to jest tam... Wow! Ja! To jest TNT! Nie! Co jest? Co? Znaczy... Jaką pułapkę zrobił na nas? Ej, tu jest zejście jakieś tam na dół. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Co? No. Że ja zrobiłem tą pułapkę, a nie zapomniałem. To miała być na niego. Ale dramat. Ej, dobra, co on ale... tu ma? Nie wchodź. Kolejka. Co jest grane? Ale bazę sobie zrobił. I skąd ja on te diamentowe... Też on te diamentowe bloki pewnie nam zabrał. No on to nie, ukradł na pewno nie ma nic dobro, swojego. To trzeba wyjaśnić. Teraz tutaj...
trzeba to miejsce, no dobrze, że to wysadziliśmy chociaż, teraz ciekawe co on zrobi, mam nadzieję, że się nie wkurzy i jakoś nam tutaj nie zacznie szkodzić jeszcze. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, no i widzimy się już w następnym odcinku wraz z chłopakami, też zapraszam do nich na kanały, wbijacie koniecznie. Widzimy się już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, na razie, pa pa. Hello.